No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek Star Wars Fallen Order na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Więc tak, w ostatnim odcinku gdzieś tam przylecieliśmy na wyspę, na planetę, na której to się zaczęło. I już nie chciałem tutaj z nimi gadać, ale pogadamy sobie jeszcze, zanim pójdziemy. Han, masz chwilę? Oczywiście, wiele że tak. Wiele przeszedłeś, by się tu dostać. Ale sanktuarium jest niewiadomą. Kordowa ukrył w nim holokron. Muszę go zdobyć. To się liczy. Kordowa chciał za wszelką cenę go ochronić. Martwisz się o mnie. Nie chcę sama szkolić tych wszystkich młodzików. Nic mi nie będzie. Poza tym mam Billy. Wiem. Bądź ostrożny. Pamiętaj, że możecie trafić na coś nieoczekiwanego. Dzięki. Damy radę. Na spokojnie. Uważajcie na siebie. Pamiętasz moją pierwszą wizytę? Trudno uwierzyć, jak daleko zaszedłeś w tak krótkim czasie, Cal. Ta. Może przeszkolimy adeptów po mojemu? Mam kilka pomysłów, które nie przewidują ryzyka. Nie wyszkolisz kogoś na swój sposób. Obie osoby muszą być chętne do nauki. Dzięki. Za wszystko. Nie ma za co. To co, jesteś gotowa, Sir? Tak. Ty również. Widzę to. Wiele się nauczyłeś, Cal. Od ciebie. To miłe z twojej strony, ale nie będzie mnie w sanktuarium. Będziesz. Tylko w inny sposób. Cieszę się, że cię znaleźliśmy. Powodzenia. I pamiętaj, pomyśl, nim zareagujesz. Przypuszczam, że mało kto jest w stanie podołać próbie Kordowy. Niech moc będzie z tobą. Dobra, myślę, że... Może to spokojne miejsce, ale... To nie znaczy, że nie może być niebezpieczne. Myślę, że już wyczerpaliśmy... O, teraz wyczerpaliśmy. Dobra, już więcej nie można z nim gadać. Wyczerpaliśmy opcje dialogowe. Coś mi nie pasuje w tym miejscu. To miejsce ma inną energię. Różni się od Datomiry. Tak. Datomira jest złożona. Jej prastarą siłę spowijają cienie. Bogano sprawia wrażenie banalnego. Nie mogę tego zrozumieć. Jest wyjątkowe. A Zefo wznieśli tu sanktuarium. W którym czeka holokron. Ukryty. Do czego zmierzasz? Ta planeta pozostała nietknięta przez stulecia. Czy życiu tych, których chcesz chronić, coś groziło, nim zacząłeś szukać? Nie jesteśmy już na Datomirze. Z pewnością nie. I jak ci się podoba? Reszta galaktyki. Jest tak ogromna. Teraz wiem, że życie na Datomirze było... ograniczone. Czułem się tak samo po opuszczeniu Braki. Świat wydaje się mały, gdy więzi cię przeszłość. Myślę, że będzie mi się podobało na modliszce. No i dobrze. Jedi, których wyszkolimy, pomogą zbudować galaktykę, gdzie szanuje się i chroni takie miejsca. I to będzie ich wybór, czy wasz? Potrzebujemy siebie nawzajem. A bez Jedi możemy nie przetrwać. Naszym obowiązkiem jest ich chronić. To już wiem. Nie miałeś galaktyki do uratowania? To właśnie robią Jedi, nie? Dobra, czyli spławiła mnie, idziemy po prostu do sanktuarium. Tak swoją drogą, będzie to mega ciężkie. Będzie to mega ciężkie, jeśli chodzi o... A czemu ja mam tutaj... Wait a minute. Cześć, mały. Proszę bardzo. Znajdziemy ci dom. Okej. Nie to mam... taka sama sfera i gniazdo jak na Zefo. Do czego służy? Nie mam zielonego pojęcia jak ten. O. Czekaj, bo tam mamy... Ty, jak to ogarnąć? Poczekaj.
Tam nie mogę przejść. O, stary, nie gadaj, że ja mam to. Ty, a nie prościej będzie. Czekaj chwilę, bo to jakoś trzeba ogarnąć tak inaczej, nie? A tu są drzwi, czekaj. Tylko one się nie otworzą. Tylko one się nie otworzą i podejrzewam. The fuck? Tędy jakoś muszę wejść? No tu jest ewidentnie ta kula, z którą muszę sobie poradzić, ale... Ale nie mogę jej w żaden sposób wrzucić tam. Czyli ja chyba muszę po prostu wejść na górę. No nie, tutaj nie. Wejść na górę i może jakoś stamtąd ogarnąć to. Przedłużam. Przedłużam, tak. Dobra. Nie będę kombinował. Idziemy do sanktuarium. Idziemy do sanktuarium, moi drodzy, zobaczymy, co nas tam czeka. Teraz tak, czy ja to coś miałem nieogarniętego? Teoretycznie tutaj. A co ja tu miałem nieogarniętego? Chwila. Tam? Ile tu jest w ogóle miejsc, które ja mogę, kurczę, teraz na nowo zwiedzić? Wcześniej, tak jak mówiliście, no nie, niestety nie miałem możliwości, ponieważ brakło mi umiejętności. Natomiast teraz... Tędy chyba sobie przejdę, nie? Złota skrzynia. I to nawet nie otwarta. Hehe. Nigdy się tak nie cieszyłem na widok skrzyni. Pasuje. Dzięki, Billy. Ciekawe, co dostaniemy tym razem. Jeszcze kolejny zbiornik na Steam. Okej, okay, zwiększono maksymalną liczbę. Okej. Okay. Echo. Ta torba dotarła tu z Coruscant. Frustrowała ich postawa Rady Jedi. Przez mordę spadłem. Czekaj, bo tam jeszcze chyba była skrzynka, nie?
Wait a minute. Czekaj, jakby tam wejść, bo tam też coś jest. God damn it. Nie. O, pięknie. W tym miejscu ktoś medytował. Ktoś znający zakon Jedi. Patrz, nie udało się. No nic. Zostawiamy to na... Tak, idziemy tędy, zdecydowanie. Zostawiamy to na, moi drodzy, granie na streamie. A, tu i tak nie przejdę. Przecież pokazuje mi, że kurde... Dobra, to jest po prostu przejście z innej strony. Gdzie ja mam się udać? Ja mam się udać tutaj, w tę stronę. Bo ja tak teraz trochę biegam bez sensu. Ale spoko, bo w sumie... Jakby nie było, nie spieszy mi się aż tak bardzo z zakończeniem. Wiem, że brakuje mi już niewiele. Koszty w życiu. Dobra, nie udało się tam doskoczyć. Okej. Okay. Idziemy. Sorry, że się tak bawię dziwnie, ale... Ja jestem teraz tak podekscytowany, że mam tyle kurczy możliwości tutaj, że zapominam, że ja tutaj po prostu po holokron przyjechałem. Znaczy, przyleciałem w sumie, nie? I co, jak na razie zdobyłem? Zdobyłem dziwnego gościa. Czy ja tam doskoczę do niego? Mi się wydaje, że ja bym doskoczył. Tam jest jeszcze skrzynka. Pięknie. I proszę. Co tam masz? Zwiadowca. Dobra, to akurat mi się przyda. Teraz tak, teraz bym chciał na górę wejść. Tylko trochę jest problem, bo nie wiem za bardzo jak. Wow. No nie, nie... Tutaj? Chyba innej opcji nie ma, nie? Dobra, to mamy, tam mamy możliwość tego. Pięknie, tu skrzynunia, którą wcześniej nie mogłem ogarnąć. Otwórz, otwórz, kolego sympatyczny. Chcesz to sprawdzić? No raczej. Dobrze się bawisz? Fala na zgagu. O, tam jest jakiś wielki ten. Dobra, i teraz jakbym tak, teraz jakbym poszedł tędy, to podejrzewam, że mogę się jakoś dostać do tego sanktuarium, nie?
Czekaj, bo teraz wróciłem tutaj do punktu prawie wejścia. Czy ja tu coś mam ciekawego? Chyba nie. Jezu, teraz nawet wodę mogę tutaj... O, no jak, oczywiście, dzień dobry. Dobra, to będzie, ten odcinek będzie poświęcony po prostu na skrzyneczki, nie? Dla mnie zadziwiasz, mały. Skrzynki, skrzyneczki. Ale dobrze. Tak ma to wyglądać, tak ma to wyglądać. Nie tylko samą fabułą człowiek żyje. A też powiem wam szczerze, że ja dzisiaj trochę późno wstałem, więc... Znaczy, mam czas na kawę, mam czas na ten, ale... Mimo wszystko jakoś tak... Nie chcę ryzykować, że jak się... Dobra, do góry. Nie chcę ryzykować, że jak się gdzieś za mocno rozbujam... To później będę musiał, kurde, kończyć w dziwnym momencie i się okaże, że w ogóle nie ten. Hop. Że nie zapisało mi na przykład tak, jak powinno, nie? Tego postępu. Hakowanie. Witajcie, drzwi. Poznajcie, BD1. Dobra, tu mamy skrót. Zestaw naprawczy Kordowy. Liczył, że ktoś trafi na jego ślady, ale BD1 miał pomóc. Odkryto sekret. No i fantastycznie. To jest warsztat Kordoby, na to wychodzi, tak? Goddammit. Co ty jeszcze tutaj będziesz skanował? Przyjacielu, poleciałem na Coruscant i przedłożyłem swe odkrycia Radzie. No i fantastycznie. Interakcja. Chyba rękojeść Kordowy. Dziwnie mówić o kimś, kogo nie znałem, ale to podnosi na duchu. Zgadzam się. To wyjątkowe miejsce. Zabieram to ze sobą. Seriunda. Eno Kordowa. No, pasuje w sumie. Dobra, weźmiemy to sobie. Ale nie będziemy kombinowali, idziemy po prostu... No, miecz wygląda tak samo. Kolor wygląda tak samo. Naprawdę. Nic tam nie robiliśmy. Spokojnie. Dobra, i gdzie my wyjdziemy? My wyjdziemy tu, ale jeszcze to jest tak. Idziemy tam. Czekaj. Wychodzimy tu, idziemy wyżej. Odblokowano skrót. No i fantastycznie. Dobra, my jesteśmy tu. To teraz tak, trzeba się do góry piąć. I to mi pozwoli na... Kurde, BD. Tajemniczy szkielet. No podejrzewam, że to jest to samo gówno, które tam takie duże chodzi. O właśnie. Jesteśmy idealnie w miejscu sanktuarium. Dobra. Wyczuwam coś dziwnego. Ja też wyczuwam coś dziwnego. To zabrzmi dziwnie, ale to chyba Astrium. Im bliżej sanktuarium, tym mocniej to czuję. Ostrożnie, mały, nadal nie wiemy, jak to działa. Generalnie jako, jako Jedi, no powinno tak być, nie? Że ja wyczuwam to gdzieś tam w oddali. To właśnie to powinno być ukryte przez Imperium. Fajnie jest zrobione to, że on tam pod tą górkę tak wchodzi, wiecie. Dobra, cyk. Medytacja. Dobra, jest zapisane.
punkty umiejętności już tam na razie sobie daruję. To do dzieła, Bidi. Zdobyto osiągnięcie Holokron czeka. Niesamowite. Całe sanktuarium jest jak wielki Holokron. Z tą ścianą jest coś. Tak, sprawdźmy to. Okej. To świadectwo naszej cywilizacji tym, którzy na tej pomoc. Mimo mądrości i osiągnięć techniki, grozi nam zagłada. Przez to domagę weszliśmy ze ścieżki równowagi i pozwoliliśmy, by zdrawowała nas duma. Im większej kontroli nabraliśmy, tym niżej upadaliśmy. Co to jest? Prowadzę resztę mego ludu w wielkiej niewiadomej, w nadziei, że w końcu zaznamy spokoju. Ukażę im ścieżkę mocy. Mistrzu Kestisie! Zaczniemy od szkolenia fizycznego. Czym jest moc? Zbierzmy się tutaj. Mistrzu Kestisie, myślisz, że Imperium nas znajdzie? Czy ja jestem jakimś cieniem, czy o co chodzi? A nie, że niby mam jechać dalej, tak? Ty, no prawie bym w tym zginął. W jakiejś projekcji astralnej. Tutaj bez tego, bez możliwości wspinaczkowych oczywiście, żebym nie dał rady. Inkwizytorzy nas znaleźli! Mistrzu, walczymy z nimi? Nadchodzą! Do okopu! Ruchy! Brońcie się! To chyba cała historia tego, jak to... Pojmać adeptów, resztę zabić. Czuję się jak Plague Tale. Szukać dalej, nie mogli uciec daleko. Wykryto cel! Pomóż mi, mistrzu Kestisie! Włączam się. Jaka była geneza powstania szturmowców czystki i w ogóle tego Lorda Vadera i tak dalej? Czy to jest jakiś odrzucony Jedi? Karl Kessis. Jeśli się poddasz, może oszczędzimy najmłodszych. Właśnie tak. Na kolana. Okej, to było ciekawe. Boję się. Co się teraz stanie? Tu nie przejdę. Mistrzu Kestisie, dlaczego? A że niby, dobra, pokazuje mi, jakbym zdradził. Ich.
ale ja ich nie znajdę. Oszczę w życiu. Oszczę. Oho, zaś ta dziwna ściana. Holokron. Dobra, mamy zapis, to jest najważniejsze. Czułem, że cię tu zobaczę. O, cóż za wyjątkowa przenikliwość. Myślałam, że twoją największą zaletą jest godny podziwu upór w ponoszeniu ciągłych porażek. Popełniłaś błąd, oszczędzając mnie na bracę. To drobiazg. Oszczędziłam nic nieznaczącego padawana, by zdobyć coś, co da mi przychylność Imperatora. Myślisz, że pozwolę ci odejść z Holokronem? Oczywiście, że nie. Oboje jesteśmy dumni. Ale twoja duma kosztowała cię życie wszystkich wrażliwych na moc dzieci z tej listy. Twoje zresztą też. Jak mówiłaś, Trilla? Jestem uparty. O nie, proszę. To nie jest taki... Wciąż uciekasz? Trzymać razem. Nie. Postaram się ich odciągnąć, zatoczę koło i wrócę. Zostań z adeptami, Trilo. Niech moc będzie z tobą. Mistrzyni! Nie zostawiaj nas! Trilla? Co się stanie? Jest dobrze. Jest dobrze. Skusiła ją ciemna strona mocy. A ta uciekła z Holokronem. Narodziny Inkwizytorki. Ja pierdzielę, no i co teraz? Wróć na modliszkę, no tak, wróć na modliszkę. Czyli to wszystko poszło teraz na marne i będę musiał, cholera,
gonić. O jest. O jest. Tam trochę walki, widzę, mnie czeka, bo mamy 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 żołnierzy, 10. Widzę 10 stąd przynajmniej żołnierzy, nie? Na tyle mi rysowanie pomaga. Dobra, robimy tak. Medytujemy, zapisujemy i kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Byłem tak blisko, nie? Ale poznałem chociaż sytuację z Trillą, jak to wyglądało, nie? Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Ja myślę, że może jeszcze dałoby iść. Nie wiem, czy ten taki to spaczenie da radę odwrócić. Jak raz skosztowała mocy i była w niej tak długo, to mogło ją już to po prostu pochłonąć. Nie wiem, ja staram się wierzyć w ludzi, nie? I nie znam na tyle uniwersum Star Warsów, że ciężko mi jest teraz określić, czy faktycznie jest szansa, żeby ją uratować, nie? I żeby ona znów była być może inkwizytorką, bo nie wiem też, czy po dobrej stronie są... Padawanem, o, przepraszam. Chyba. Tak, padawan. Mogłaby być padawanem, ale dla Jedi. Zobaczymy. Albo dajcie znać w komentarzach. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.